Witam ślicznie i zapraszam na robienie zupy, gotowanie zupy ogórkowej dzisiaj. Tu mam już w garnku masło, które się rozpuszcza. To jest po prostu ogórkowa według mnie. Tu mam seler, marchew i pora, które wrzucam na masełko. I sobie to lekko przysmażymy. Jest tu ogórkowa bez żadnych kości, że tak powiem, żadnego wywaru mięsnego. Tylko ma być szybka i tania. Tutaj już gotują mi się ogórki kiszone. Jakieś 10 minut. Wstawiłam je wcześniej, żeby później w tej zupie nie były łykowate. Użyłam tych ogórków pół słoika, myślę. Pół słoika. Tą jarzynkę. Tu mam jedną marchew, 1/4 średniego selera. No i kawałek pora. Można dać pietruszkę dodatkowo lub zamiast selera, jak ktoś nie lubi. Ogólnie warzywa dajemy, jakie lubimy. Myślę także, że bardzo dobrze pasuje brukselka do zupy ogórkowej, no ale ja nie mam. I teraz jak mi się to przysmaży, zaleję to wodą. Oczywiście nie na brązowo. Tylko tak lekko poddusimy. Zalejemy wodą i pokażę, co dalej wtedy. No i teraz, kiedy tak po 5 minutkach, 5-7 minut, myślę, że one się na tym masełku, te warzywka, dusiły, wlewamy tu wodę. Ja miałam tu 2 litry. 1,5 litra wody, bo to jeszcze muszą nam być ziemniaczki i te ogórki, które się gotują. I dajemy teraz ziemniaczki. Można oczywiście dać liść laurowy, ziele angielskie, chociaż niekoniecznie. No i teraz od zagotowania pod przykryciem, ja przykryję, od zagotowania z 15 minut i będziemy wtedy dawać ogórki. No i minęło 15 minut. Moje warzywka już są mięciutkie, więc teraz dodamy ogórki, które podgotowałam po prostu, aby one były miększe po prostu, no, przyjemniejsze w jedzeniu. Nie wiem jak... O. Ja kwaśność zupy ogórkowej reguluję kwasem z ogórków. Więc to się tylko zagotuje, ja spróbuję. Jeżeli będzie za mało kwaśna, to wleję po prostu tego kwasu z ogórków, spod ogórków. Doprawiam bulionem do smaku, pieprzem. Oczywiście można dodać pietruszkę, koperek. Ja często daję to i to, bo koperek bardzo pasuje moim zdaniem do zupy ogórkowej, a pietruszkę po prostu lubię. Dzisiaj dam samą pietruszkę, bo nie mam koperku, skończył się. No i na końcu zalewamy jeszcze śmietanką. O, zupka się już gotuje. Ja użyję śmietanki 30.
bo do kwaśnych zup lubię używać słodkiej śmietanki. No lekko mało kwaśna, więc doleję trochę tej wody bezpośrednio z ogórków. I zostawiam jeszcze na dosłownie 5 minut, żeby to się wszystko razem zagotowało teraz. I teraz po następnych 5 minutach już gotowania wszystkiego razem. Pamiętajmy tylko, że w zupie ogórkowej, no we wszystkich kiszonych zupach, to ogórki szczaw czy tą kwaśną rzecz dajemy na końcu, ponieważ później ciężko dogotować warzywa. No i teraz na sam koniec zalewamy śmietanką 30%. Można już jeść taką jak jest. Wlewam około pół śmietanki. Zupka jest zabielona. Kwaskowo jest idealna. Dlatego nie należy od razu przesadzać z ilością ogórków ani kwasu, bo może wyjść za kwaśna. Pamiętajmy, że ona jeszcze do jutra przejdzie. No i ja jeszcze użyłam lubczyku, bo znalazłam. I zupka jest gotowa. Myślę, że z przygotowaniami to z obieraniem warzyw 40 minut. A jeszcze jakby z mrożonki warzywa była taka włoszczyzna, to jeszcze szybciej. Szybka, pożywna, dobra. Oczywiście można zrobić na jakichś żeberkach czy innym wywarze. Ale taka też jest bardzo dobra. Oj, zaparowało. I tak się prezentuje. Życzę wszystkim smacznego.